W wieczorze Telewizji Republika, czas na polityczne podsumowanie dnia. Pani Teresa Bochwic, publicystka, Jan Pospieszalski, publicysta. I mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy, o właśnie, już się widzimy jednostronnie, ale chyba słyszymy się już dwustronnie. Pan Piotr Legutko z tygodnika Gość Niedzielny z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie, pozdrawiamy Kraków. No cóż, pierwsza informacja polityczna, najważniejsza informacja dnia. Andrzej Duda oficjalnie już został ogłoszony, wskazany, jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. To jest ważna decyzja. 11 listopada. Chyba zaskoczeniem nie jest, prawda? Że to jest akurat ten polityk. Grubelki wszystkie o tym świergotały. Został ogłoszony, ta kandydatura została ogłoszona 11 listopada, co ma swoją bardzo istotną wymowę. Bardzo ważne, że ona w ogóle już została ogłoszona. Wydaje mi się, że wszyscy z wielką niecierpliwością czekali. I można powiedzieć, że PiS ma zaskakujące, no przynajmniej trzech dobrych kandydatów. To znaczy pan Andrzej Duda, który już jest nominowany, Jarosław Kaczyński jako taki i profesor Andrzej Nowak, który dla mnie jest też znakomitą kandydaturą. Także można powiedzieć, że jak z rękawa PiS wytrząsa kolejne świetne kandydatury na prezydenta. I bardzo dobrze, że rzeczywiście to się dzieje dzisiaj, że to dzieje się teraz, że można powiedzieć, PiS uczy się na błędach, które zostały popełnione w kampanii samorządowej. Ta kompletna jakby nieporadność w wystawieniu dobrych kandydatów na konkurentów do urzędów prezydenckich w wielu miastach, ważnych miastach w Polsce. Ja wczoraj byłem we Wrocławiu i z przerażeniem, z wielkim zdumieniem spojrzałem na niemrawą bardzo kampanię prezydencką kandydatki na urząd prezydenta popieranej przez PiS. Osoby, którą być może mało śledzę w rzeczywistość otaczającą mnie, ale o tej pani się pierwszy raz dowiedziałem. Więc jeżeli dziennikarz związany z Gazetą Polską codziennie, kilkakrotnie dziennie otwieram portale w polityce.pl i niezależna.pl i kandydatkę na prezydenta jednego z najważniejszych miast w Polsce, wystawioną przez ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość, poznaję z billboardu. Nic o niej nigdy w życiu nie słyszałem. W związku z tym nie mieszkam we Wrocławiu, ale Wrocław jest jednym z najważniejszych miast w Polsce, prawda? Taki... No dobrze, ale jest też przykład Krakowa, gdzie jest przykład kandydat... Tak, no, przykład Krakowa. Marek Lasota, znamy Marka Lasotę dobrze z jego publikacji, z jego działalności wcześniejszej, aktywności społecznej, politycznej i historycznej. I rzeczywiście, ale Kraków był wyjątkiem, ponieważ Marek Lasota został wystawiony właśnie jako jeden z pierwszych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. W innych miastach ta kampania była bardzo niemrawa, spóźniona. Byli to ludzie z drugiego lub trzeciego szeregu, że nie wspominając o takich zupełnie niezrozumiałych dla mnie kandydaturach, jak kandydatura w Szczecinie, człowieka, którego nazwiska nawet dwukrotnie, jak usłyszałem, nie jestem w stanie powtórzyć. To świadczy o czym, że przynajmniej tu w tej kampanii prezydenckiej tego błędu nie będziemy mieli, to jest raz. I dwa, że ten... Nie powiem numer czy trik, bo to, przepraszam, to są takie trochę trywialne określenia, że ten zabieg albo ten fortel, jakiego użyto z profesorem Nowakiem, być może zadziałał tu jak katalizator i przyspieszył sobie pewne decyzje. Ja jestem zatwardziałą warszawianką, urodzoną w Warszawie, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, co kiedyś w Krakowie tego się dowiedziałam, że odkąd Warszawa została stolicą Polski, to tak trochę... w dół to nam szło. Więc teraz zauważmy, że tak, profesor Andrzej Nowak z Krakowa, pan polityk Andrzej Duda z Krakowa, przyszły, miejmy nadzieję, prezydent z Krakowa, Choć z premierami z Krakowa różnie to bywało. Premier z Krakowa... Nie wyszedł. No, w kamerze wyszedł jako publicysta, to już też nie jest najgorzej. Ja myślę, że Piotr Legutko nam tutaj jeszcze uzupełni. No właśnie, Piotr Legutko z Krakowa, o kandydacie z Krakowa. Ogłoszonym w Krakowie. Prosimy o komentarz w takim razie. No bardzo miło mi słyszeć te wszystkie słowa o Krakowie. Rzeczywiście wszystkie dobre rzeczy wychodzą z Krakowa. Nie będę polemizował przez grzeczność. Natomiast mieliśmy faktycznie tutaj w Krakowie trochę takie wewnętrzne rozdarcie, ponieważ zarówno Andrzej Nowak, jak i Andrzej Duda wydawali się kandydatami bardzo zacnymi i rzeczywiście Andrzej, tak. To fajne chłopaki.
którzy mogą powalczyć w tych wyborach. Więc myślę, że tutaj zadecydowała jedna rzecz. Po prostu w takich zawodach trzeba wystawić zawodowca. No, jednak to będą niewątpliwie bardzo trudne wybory i trzeba będzie toczyć wiele pojedynków takich, w których myślę, że Andrzej Duda sobie lepiej poradzi w tym sensie, że jest jednak człowiekiem zaprawionym już w bardzo trudnych sytuacjach, takich politycznych. I po drugie też, no, powiedzmy to otwarcie, Andrzej Duda może liczyć na większe wsparcie aparatu partyjnego niż mógłby na to liczyć Andrzej Nowak. To jest niesłychanie ważne w kampanii prezydenckiej, dlatego że tutaj trzeba będzie wszystkie ręce na pokład i podciągnąć tabory. W przypadku Andrzeja Nowaka obawiam się, że mogły być z tym problemy, dlatego że no trochę to widzimy w Krakowie, powiem to otwarcie, że Marek Lasota, który przecież nie jest politykiem PiS-u, on w wielu środowiskach pisowskich nawet trochę kręcono nosem, no jakżeż to, przecież to jest radny Platformy Obywatelskiej, mimo że sam nie należał do Platformy, ale z tej listy zasiadał w sejmiku. Więc mimo że to jest kandydat, który mógł dodać głosów, powiększyć elektorat i przysporzyć rzeczywiście w tej kampanii prezydenckiej w Krakowie, mówię o prezydencie Krakowa, więcej głosów, no nie był najlepiej przyjmowany i w tej kampanii nie ma chyba takiego mocnego wsparcia, jeśli chodzi o aparat partyjny PiS-u, jak mógłby mieć. Liczę, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie w kraju, to właśnie Andrzej Duda to wsparcie aparatu będzie miał. Chociaż powiedzmy sobie też otwarcie i jasno, wybory prezydenckie to są takie wybory, gdzie trzeba poszerzać, szukać nowych wyborców. Pytanie jest, czy Andrzej Duda przysporzy tych nowych wyborców PiS-owi? Wydaje mi się, że może. Dlatego, że jest rzeczywiście takim człowiekiem niekonwencjonalnym, łączącym wiele takich cech ciekawych. Z jednej strony młody, ambitny, ale bardzo lojalny, człowiek rodzinny, co w przypadku różnych nieciekawych rzeczy, które się ostatnio PiS-owi zdarzały, może być silnym atutem, że to jest człowiek bardzo stabilny, z dobrej rodziny, taki, który niewątpliwie jakichś skandalicznych wpadek obyczajowych tej partii nie przysporzy w wyborach. No i przede wszystkim jest to człowiek niesłychanie kompetentny. Wyszedł spod ręki Lecha Kaczyńskiego, sprawdził się jako urzędnik państwowy, więc teraz jest eurodeputowanym. No, będzie go trudno zagiąć w tej kampanii. Myślę, że to jest też ważne. No właśnie, bo ta kampania dla Andrzeja Dudy, powiedzmy też szczerze, zresztą to chyba nie jest, myślę, że nikt nie sądzi, że będzie inaczej. Będzie niezwykle trudna. Jest, znaczy pozycja Bronisława Komorowskiego jest bardzo mocna, przynajmniej w tym momencie, bo to jest tak, że jak się rozpocznie ta walka, to też różne rzeczy się mogą zdarzyć, ale to jest, tak mi się wydaje, niezwykle trudny przeciwnik dla Bronisława Komorowskiego. Po pierwsze, jest to człowiek zupełnie inny niż Bronisław Komorowski, zupełnie innego pokolenia. 20 lat młodszy, co najmniej. Ja pamiętam wybory, ostatnie wybory do parlamentarne, do polskiego parlamentu, bo Andrzej Duda jest już w tej chwili eurodeputowanym, ale wybory do polskiego parlamentu. I widziałam kampanię, widziałam grupę ludzi skupioną wokół Andrzeja Dudy i powiem szczerze, to było kilkadziesiąt osób i średnia wieku chyba ponad 22 czy 23 lata, no myślę, że to było maksimum. To znaczy widać było, że ten człowiek ma zdolność też świetnego kontaktu z bardzo młodymi ludźmi. Widać było, że był takim ich naturalnym liderem. Ja myślę, że to też może się okazać ogromnym atutem, dlatego że Andrzej Duda, no oprócz myślę, że głosy takiego stałego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, no o nie będzie mu powalczyć bardzo łatwo i prawdopodobnie już w ogóle je po prostu dostanie na samym początku, ale będzie też musiał powalczyć o głosy osób być może trochę oddalonych od polityki, być może trochę zniesmaczonych polityką. I tutaj, jeżeli chodzi o to najmłodsze pokolenie, myślę, że on no, może tutaj nawet być lepszy akurat w walce o te głosy niż Bronisław Komorowski. No, Bronisław Komorowski jest od niego 20 parę lat starszy. Nie jest to człowiek zbyt dynamiczny. Za nim natomiast oczywiście stoi zawsze ta tak zwana renta władzy. To znaczy on no, już był prezydentem, powiedzmy. No i ogromne zaplecze medialne. Tak, ogromne wsparcie medialne. Pewien odruch właściwy, no, można powiedzieć, wszystkim, nie tylko ludziom, ale w ogóle światu ożywionemu, że jeżeli jest lider, to większość za nim idzie.
W związku z czym, jeżeli ktoś jest prezydentem, to nabiera czegoś w rodzaju takiego charyzmatu specyficznego i ludzie są za nim, bo jest prezydentem. Więc to oczywiście jest do pokonania. Natomiast te zalety Andrzeja Dudy, które ja widzę, to jest to, co pani powiedziała, że skupia młodych ludzi, więc znaczy dla młodych jest dobry. Nie jest tak znowu strasznie młody, żeby wydawał się, że jest nie na miejscu, prawda? Jest to doświadczony już polityk. Na pewno środowisko kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, z którego się wywodzi i gdzie widzieliśmy go w różnych akcjach w 2010 roku, bardzo ciekawych, to jest dobra proweniencja. I ja myślę, że to są jego mocne strony. No i Kraków, no i ten Kraków. Ja sądzę, że proszę ode mnie nie oczekiwać, że ja będę próbował rozsądzać cechy Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy, bo uważam, że w ogóle dywagowanie na ten temat, czym innym są szanse i czym innym jest to, co pani Teresa powiedziała, ta renta władzy, ten aparat, który na niego pracuje, ta gigantyczna ilość podczepień i możliwości pozyskiwania dodatkowych komitetów poparcia, ten gigantyczny establishmentowy, cała maszyna trzeciej RP, która będzie pracowała po to, żeby zmiażdżyć kontrkandydata czy konkurenta. Natomiast ja osobiście trochę mi żal Andrzeja Nowaka w tym wszystkim, dlatego że właśnie tu oprócz tych wszystkich pozytywnych cech, o których mówicie panie w przypadku Andrzeja Dudy, jest jeszcze niestety jedna rzecz, to ta jego stricte ultra partyjna proweniencja, tak? Ta, która być może jest też elementem trochę zamykającym się na inne środowiska. W takim kontekście jak dzisiejszy dzień, ja prosto wracam z Marszu Niepodległości, jeszcze mam gaz w oczach. Za chwilę o Marszu Niepodległości będziemy. Łzawiący, czy jakiś tam pieprzowy, którym zostaliśmy potraktowani, poczęstowani przez oddziały prewencji, gigantyczne siły policyjne, jakie zostały skupione wokół Parku Skarżyskiego i tak dalej. No podobno ale 15 tysięcy policjantów ściągniętych, tak, do Warszawy. Ale właśnie idąc na tym marszu, mając kontakt kilkugodzinny z tymi młodymi, fantastycznymi ludźmi, żadnymi kibelami, żadnymi bandytami, wspaniałymi, młodymi patriotami z całej Polski, z Mysłowic, z Nowego Sącza, z Tarnowa, z Białej Podlaskiej i tak dalej, którzy przyjechali po to, żeby przejść i godnie manifestować swoją polskość. Boję się, że dla nich ten rodzaj kandydata partyjnego, pisowskiego, może być pewnym kłopotem, tak? Pewną barierą. Andrzej Nowak nie ma tej konotacji, przynajmniej dla tej grupy, z którą dzisiaj spędziłem wspaniałe świąteczne popołudnie i też dramatyczne w swoim wymiarze, bo końcówka, wieczór był naprawdę poruszający, to muszę powiedzieć, że Andrzej Nowak być może przez to środowisko był przyjęty lepiej, był potraktowany jako ktoś naprawdę dla nich fantastycznie do zaakceptowania. Mhm. Dobrze, to w takim razie zmieniamy temat i Marsz Niepodległości. Po prostu wydarzenia w Warszawie, Janku. Byłeś na miejscu. Powiedz, jak ty oceniasz tę sytuację? Po raz pierwszy była inna trasa. Ruszyliśmy z... Zdawało się, że ta trasa będzie taka, no powiedzmy, bezkolizyjna. I ona, tak, była spodziewaliśmy się, że czy nie będzie prowokacji takiej jak w czasie Euro 2012, gdzie doszło do starć z policją i z rosyjskimi kibicami przy wejściu na Most Poniatowskiego. O dziwo, ten jakby trudny punkt pokonaliśmy super, szliśmy zwartymi szeregami, nagłośnienie dobrze działało, doszliśmy do Ronda Waszyngtona, właściwie już na zejściu z mostu na wysokości Stadionu Dziesięciolecia zostaliśmy zatrzymani, bo koło właśnie na wysokości Ronda Waszyngtona rozpoczęły się pierwsze starcia z policją. Policja w siłach naprawdę niespotykanych, wyglądająca bardzo groźnie. Sam widok tych zamaskowanych starczami, z hełmami policjantów w takim bojowym szyku budzi już pewien rodzaj agresji, prowokacji. I to jest, i to była rzecz moim zdaniem chyba celowo zrobiona. Mało tego, siły, jeżeli funkcjonowały na obrzeżach grup policyjnych, tak zwane grupy prowokatorów policyjnych ze służb, jakie w ubiegłych latach udało nam się zidentyfikować poprzez filmowanie komórki, także nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, że policjanci przebrani za kibiców, zamaskowani kominiarkami, prowokowali zajście i też aktywnie uczestniczyli w biciu, w szarpaniu, w przemocy.
nocy. To tutaj Park Skarżyski jest ciemny. Nie było przypadkowych przechodniów, nie było tak zwanych gapiów, nie było obserwatorów w oknach, którzy mogli te rzeczy obserwować. Czyli te grupy prowokatorów mogły działać, i to mówię z każdej strony, zarówno ze strony jakichś bandyckich ugrupowań, które działały na obrzeżach marszu, jak i tych prowokatorów policyjnych ze służb, którzy byli ubrani w kominiarki, czy oddziałów prewencji, które wchodziły w uczestników marszu po to, żeby wyłapywać, no nie wiem, ich zdaniem niebezpieczne jednostki i tak dalej. Otóż w tych warunkach ich operowanie było o wiele bardziej bezkarne i nienamierzalne. Ale dzięki temu, że byliśmy z kamerą, udało nam się sfilmować zupełnie wstrząsające sceny w momencie, kiedy te oddziały prewencji już po rozwiązaniu całej uroczystości, mimo że ta uroczystość, to oficjalne zakończenie przy scenie stadionu odbywało się w taki sposób, że tu oficjalne uroczystości trwają na scenie, a po obu stronach nasypu ulicy Zielenieckiej szły na nas armatki wodne, które dodatkowo prawdopodobnie jako komponent miały jakiś rodzaj specyfiku chemicznego, jak gaz pieprzowy czy coś takiego, co powoduje, że do tej pory mam załzawione oczy. I cała masa ludzi, którzy stali blisko, zaczęli się w panice cofać na nas, tworząc zamieszanie, sytuacji niebezpieczną. Ale przepraszam, dokończę tylko. Cała masa młodych ludzi przyjechała autokarami. I wiem na pewno, mamy sfilmowane sceny, jak policja wpada do autokaru z Łomży, wyciąga stamtąd ludzi na glebę, łącznie z dziewczynami, legitymuje ich i tak dalej, zatrzymuje. No my pokazywaliśmy w Republice też takie akcje nagrywania każdego z pasażerów właśnie takich busów czy autobusów, które dojeżdżały do Warszawy. Ale autobus był wielokrotnie zatrzymany. Autobus z Nowego Sącza był trzykrotnie zatrzymany, po półtorej godziny byli sprawdzani. Powiedz mi, bo byłeś na miejscu, widziałeś to, mówisz o ogromnych tak. siłach policyjnych i mówisz też, że był ten moment, że z parku Skaryszawskiego można było tam ewentualnie ktoś mógł się przedrzeć i wywołać te akcje. Tak. No tak, no ale jeżeli to były tak ogromne siły policji, trudno sobie wyobrazić, że mówimy teraz o działaniu policji zgodnym z prawem, zgodnym z zasadami, zgodnym ze sztuką zabezpieczania tego typu imprez, że właśnie to miejsce nie zostanie w sposób szczególny zabezpieczony i tam policja nie utworzy jakiegoś kordonu, przez moment jakoś eliminował takie akcje. Ten kordon raczej przez moment był, ale później on się przemieszczał w formie zwartych oddziałów, które przechodziły ulicą Zielenniecką. Ale ja... Ale ty miałeś takie poczucie, że ta policja, która tam czekała na was, tak jak mówisz, w tych ogromnych siłach, jest nastawiona właśnie na konfrontację. No bo w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że w tym zapalnym momencie, kiedy też już widać było, że Straż Marszu sobie nie radzi, potrzebuje pomocy, tam właśnie policji nie było, był atak ze strony Skłotu. Przepraszam, to mówisz mówisz o Skłocie i mówisz o ambasadzie rosyjskiej, natomiast tutaj nie było takich punktów zapalnych. Tak, właśnie mówię, że... I otóż, ponieważ cały marsz prawie do końca przeszedł bez zakłóceń, oprócz tych niepotrzebnych zatrzymań, bo na przykład wiem o tym, że zatrzymano chłopaków z Chorzowa, jakichś maturzystów, którzy mieli race nieodpalone, nie mieli zapałek, zapalniczki. Po prostu zostali zrewidowani, z ich plecaka wyciągnięto te flary czy race i za sam fakt posiadania. Z tego, co wiem, nie ma prawa w Polsce, które zakazuje posiadania w plecaku nieodpalonej racy. Odpaloną pewnie trudno byłoby przechowywać się w plecaku. W plecaku tak. Natomiast oddziały, funkcjonariusze, którzy legitymowali i wyciągali, rewidowali te plecaki, mówią, że to jest specjalny dekret prezydenta miasta, Hanny Gronkiewicz-Walc, która na ten dzień zażyczyła sobie, aby wyciągać, że nawet karane będzie zatrzymaniem posiadanie takiej racy. No, moim zdaniem to jest nadużycie absolutne. Natomiast jeszcze raz, dokończę tylko. Na pytanie twoje, czy to były prowokacje? Moim zdaniem tak. Oczywiście nie wykluczam, że normalni ci, którzy przy kibicach często kręcą się, bandyckie grupy, zadymiarze, ludzie szukający guza, funkcjonowali i część tych zadym sami wywołali. Niemniej to było do uniknięcia. Znaczy, można ich było zatrzymać, można ich było otorbić, jakoś lokalizować i
oddzielić. Natomiast w momencie, kiedy policja zaczęła atakować już ten sam obszar Błoni pod stadionem i wychodzić z ulicy Zielenieckiej i atakować nas, którzy staliśmy na tych Błoniach, uważam, że to było totalnym nadużyciem, to było bezprawie, to był rodzaj agresji obliczony na wywołanie jakichś zadym. A mimo to udało się ze sceny ludziom opanować sytuację. I teraz najważniejsza rzecz, moim zdaniem elementem tej prowokacji albo rodzaju jakiejś zemsty czy odwetu sił prewencji było to, że zostali zaatakowani pasażerowie tych autokarów zamiejscowych, które odjeżdżały właśnie w różnych kierunkach, skąd, żeby wracać. I w momencie, kiedy już nic się nie działo. Bardzo mi to przypomina sytuację opisaną przez waszego reportera, słynnego Maślankiewicza, z placu na Rozdrożu, gdzie właściwie całość uroczystości poszła gdzieś indziej. Marsz przeszedł na dół Agrykolą, a policja już po wszystkich historiach jeszcze szukała jakby maruderów, ludzi, którzy spokojnie wracali i tak dalej, wobec nich budując jakieś sytuacje agresywne, które mogły zakończyć się zatrzymaniami. Moim zdaniem widocznie chodziło o to, żeby zobaczyli, że statystyka zatrzymań jest za mała, a chodzi o to, aby uczestnikom Marszu Niepodległości przekazać bardzo ważny komunikat. Nie przyjeżdżajcie, bo dostaniecie guza. Nawet jeżeli jesteście nieagresywni, i tak może was spotkać nieszczęście. Trzecia rzecz, nawet w momencie, kiedy już jesteście osamotnieni, idziecie w małych grupkach, też może was spotkać coś niedobrego. W związku z tym na drugi rok każdy zastanowi się trzykrotnie, czy puści syna, córkę, czy sam pojedzie z Nowego Sącza, z Tarnobrzega, czy skądś, żeby go coś takiego spotkało. To są moim działaniem absolutnie celowe, precyzyjnie obliczone na efekt i mające na celu obrzydzić, zniesmaczyć i pokazać, że jest jeden prawdziwy, godny patriotyzm, ten, który świętuje pan prezydent i jego świta do południa, a ci po południu są ci wykluczeni, odepchnięci bandziory na. I na sam koniec, pani Teresa Bochwic, o Marszu Niepodległości niezwykle właśnie. Smutna sytuacja, bo to, co pan tutaj opowiadał, to mi po prostu w oczach stanął marzec 68 roku, gdzie parogodzinna demonstracja, było mnóstwo pobitych ludzi i tak dalej, demonstracja studentów i w momencie, kiedy się schodzą, to właśnie w tym momencie atakuje kilkuset uzbrojonych milicjantów wtedy. To jest po prostu... Bo są już rozproszeni, bo są bezbronni. Lat, tak, bo w tym momencie muszą zostać sprowokowani, po prostu muszą dostać swoją porcję pałek. Ja uważam, że jeżeli polska policja robi coś podobnego, jest to po prostu nieustający skandal, który się co roku powtarza, który naprawdę należy... Ja bym na miejscu opozycji z każdej strony apelowała o to, żeby to ukrócić. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o zdjęciu, które wrzucono na Twittera. Nie wiem, czy jest autentyczne. Bardzo łatwo to sprawdzić. Grupa młodzieży, powiedzmy, w rosyjskich takich barwach czapek, która atakuje profesjonalnie straż marszu w pomarańczowych kamizelkach. Również byłam z kilkunastoma osobami w kontakcie, które szły w marszu i które twierdziły, że państwo w momencie, kiedy doszli do połowy mostu, interwencji policyjnej, już bliżej Ronda Waszyngtona, zostali zaatakowani przez nie więcej niż 100-150 osób, za którymi szła policja i tamci prowokatorzy nawet jakby nie mogli się cofnąć. Oni po prostu musieli iść do przodu i pobili tych właśnie ludzi. Więc to są rzeczy, które przy, nie wiem, czy kilkunastu, czy dobrych kilku tysiącach policji z całej Polski ściągniętej. No kilkunastu, podobno 15 tysięcy. Tak, podobno 15. Myślę, że jutro też będzie właśnie czas, żeby przeanalizować te wszystkie filmy, które się pokażą, tego, żeby przeanalizować działania, które podejmowała dzisiaj policja. Zobaczymy zresztą, co się dzisiaj jeszcze być może po drodze wydarzy wobec tych, którzy z Warszawy, z Marszu Niepodległości powracają. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pani Teresa Bochwic, publicystka, Jan Pospieszalski, publicysta, Piotr Legutko. Serdecznie pozdrawiamy Kraków. Piotr Legutko z tygodnika Gość Niedzielny. Byli państwa i moimi gośćmi. Za chwilę Literatura na Trzeźwo, później 22.15 Suma Dnia. Podsumujemy wszystkie najważniejsze wydarzenia, które dziś miały miejsce. A ja jutro zapraszam na poranek z Telewizją Republika, bo już
tuż po godzinie 8. Pan profesor Ryszard Legutko, laureat Nagrody imienia Józefa Mackiewicza, będzie gościem Piotra Goćka, więc proszę zostać z nami. Zresztą proszę być z nami jutro przez cały dzień do samego wieczora. Wszystkiego dobrego.